Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Na Planszy i dzisiaj będziemy mówić o grze, a dokładnie dodatku do gry, którego... Ale o grze też nie mówiliśmy. No właśnie, nie recenzowaliśmy gry, więc będziemy mówić trochę o grze. W sumie niby recenzujemy dodatek, ale chyba powiem o wszystkim tak naprawdę, nie? Bo tak to, holistycznie. Bo to nie da się tak... Tak, wydaje mi się, że tak. Gra to roleplayer. Już kiedyś recenzowaliśmy roleplaya. Dzieliliśmy się wrażeniami z roleplaya. Tak? Ale suche, nie suche, proszę ciebie, która ma suchy żar w tytule. Ale my to graliśmy z Ciunkiem. Graliśmy, ale nie chwaliliśmy się w gradaniu, że graliśmy. Dobra, no najpierw powiedzmy, jak się nazywamy, czyli ja Windziarz. I ja Ink. I ja Ciuniek. Więc dobra. Ja mówię, przepraszam, mój żart jest suchy, ponieważ żart w tytule jest suchy. Znaczy, no, przepraszam. Nie byłem w stanie zboczyć tego żartu. Ten żart jest suchy, bo to jest gradanie, po pierwsze. Ale nie, no roleplayer... To bardzo fajna gra słowna i chyba fajnie, że nie została przełączona w żaden sposób na jakiś język polski, bo można by to było popsuć, nie? Zdecydowanie. Myślę, że zostałoby to popsute. No szczególnie, że wiesz, roleplay to nie jest słowo, które jest nikt nie mało zna. Zrozumiałe w gronie ludzi, do których ta gra jest nacelowana. Spoko. Okej. W oryginale to jest wydawnictwo Thunderworks? Thunderworks Games nawet. To Keith Matejka bodajże się ktoś nazywa, tak? Tak. Gościu, który dość tam taki płodny jest. Powinniśmy zaprosić gościa do recenzji. Tak? No tak, bo Matejka, no tak. W każdym razie dość płodny gościu. I o tej grze było dosyć głośno jakiś czas temu, kiedy była chyba bodajże kampania na Kickstarterze, a potem była kampania na wspieram to najpierw podstawki, która była dosyć dobra dla Ogry Games w Polsce. A potem pojawiła się możliwość do kupienia dodatku, który jest równie ciężki, równie gruby prawie jak podstawka. I równie drogi, równie tyle samo kosztuje w sklepach, co podstawka, tam różnica bodajże 3 zł. A trzeba właśnie powiedzieć, że no, trzymając go w rękach, wiadomo, że nie zapłaciło się za kilka kart. Tak jest. I też to było ufundowane z sukcesem, tak? Czyli teraz w sumie mamy ten komplet, obie te gry ufundowały się sukcesem. I po angielsku jest chyba drugi dodatek już. Tak, z tego co widziałem, tak. Fiends and Familiars. Tak. No tutaj w ogóle ta gra chyba jest taka, że możesz do niej dokładać, raczej niczego nie popsujesz. Tak, teraz. Znaczy, wiesz, ta gra i tak już się składa z rzeczy, tak jakby z wielu elementów sklejonych, modułów, więc tak. Doklejanie kolejnych nie... Nie będzie bolało strasznie i nie zmieni tej gry, tak. Tej rozgrywce. Mhm. No dobrze, to klimat. Klimat w tej grze wyjątkowo troszeczkę jest, bo to nie jest gra o tym, że wchodzimy do podziemi i walczymy z potworami, tylko to jest gra o tym, że siadamy do RPGa i mamy sobie stworzyć postać. I to jest postać taka w stylu Dungeons and Dragons, czyli ma klasyczny zestaw... 6 cech, które każda postać w DD-kach ma. No. Ma charakter dwuosiowy, to jest tak bardzo wzięte z Dungeons and Dragons, nie wiem, nie znam się na edycjach, zatrzymałem się na AD&D bodajże. Ja jak grałem w Baldur's Gate, to wiedziałem, że jak mi wypadło 18 siły, to mój barbarzyńca już sobie w życiu poradzi. A to 8, wiesz, w tych starych to jest 18 przez 99, no. A tak. Bo z jakiegoś powodu siła była innym atrybutem, no nic, w każdym razie. To wszystko będzie dla kogoś, kto właśnie albo grał w DD-ki, albo jest obyty roleplayowo, albo grał w gry komputerowe, które mnogo na DD-kach były oparte, to będzie bardzo znajome to wszystko, te elementy. I to jest gra o tym, że tworzymy sobie postać i jak stworzymy sobie tę postać, to później liczymy punkty za to, jak nasza postać jest fajna i ten, kto zdobędzie ich najwięcej, wygrywa. To jest podstawka. Jeszcze co chciałem powiedzieć do klimatu. Rzeczywiście sporo rzeczy w tej grze jest zrobionych klimatycznie, czyli na przykład karty, które w dużych ilościach nabywamy z marketu, często mają związek, tak jakby tytuł, ilustracja i tak dalej, mają sensowny związek z tym, co karta robi. Jeżeli kupuję kartę Słabeusz, to będę premiowany za to, że będę miał niską siłę. Jeżeli kupuję umiejętność jakiegoś złodziejstwa, to będę mógł wykonywać jakąś operację w trakcie tworzenia postaci, co ciekawe, która to, nie wiem, za coś tam... Zmieni mój charakter. Kolejna rzecz to jest to, że pewne umiejętności i pewne cechy wiążą się ze zmianiem naszego charakteru. Z drugiej strony są tu pewne rzeczy, które są kompletnie ni przypiął, ni wypiął i nie potrafię wymyślić, reprezentuje. Tak naprawdę to jest gra, w której jak na papierze o niej czytasz, jak patrzysz, to widzisz, że
okej, okay, widzę, że był na to pomysł i że jest to nawet całkiem fajne, ale w trakcie rozgrywki nie myślisz. W trakcie rozgrywki jest już tylko matematyka. Tak, ale nawet są elementy, które nawet chciałem pomyśleć i wymyśleć, co to reprezentuje. I to nie charakter, tylko to takie... Historia. Historia, czyli a tak, że konkretny pasowanie kolorów kostki na konkretnych pozycjach do takiej siatki, na których mam narysowane, że na sile na drugiej pozycji ma leżeć czerwona kostka. I to nawet nie jest uzasadnione w jakikolwiek sposób. Ale w jaki sposób? Znaczy tak, bo to faktycznie trzeba podzielić tę grę na trzy elementy, jeżeli chodzi o ten klimat i wykonanie. Pierwsza z nich to jest to, że faktycznie tworzenie tej karty postaci, nazwijmy to, jest bardzo klimatyczne i wszystkie karty, które dokupujemy są, to jest bardzo klimatyczne. Bardzo nieklimatyczne jest punktowanie w tej grze i patrzenie na te punkty, bo jak oderwiesz, zaczniesz właśnie patrzeć na zasadzie, muszę umieścić to, 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 zrobić to, 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 no to ten klimat jest mocno naciągany. Tak, szczególnie, że właśnie nie chodzi o to, żeby zrobić jak najmocniejszą postać. Chodzi o to, żeby zrobić jak postać pasującą tak, do konkretnych... Jak najkonkretniejszą. Na początku gry losujemy sobie zestaw trzech celów. Charakter postaci, klasę postaci i historię postaci. I każda z tych kart, które sobie wylosowaliśmy, określa nam w jakiś sposób, do czego dążymy. Na przykład mogę mieć charakter postaci pasujący do... charakter postaci, który nagrodzi mnie, jeśli moja postać na końcu gry będzie praworządnym, dobrym paladynem. Później jest klasa postaci, która określa, jaka ma być wartość statystyk mojej postaci, czyli... I tam czasami jest na przykład tak, że nie chodzi o to, żeby była jak najwyższa. Czasami jest punktacja, że to za to, że statystyka będzie wynosiła dokładnie 17. No. 18 już nie. Czarodziej 18 intelektu musi mieć, więc dążymy do tego. Mhm. Ale na przykład siły wystarczy, że będzie miał 14 i będzie dobrze. A czasami mówię, że to 18 okaże się, że jest za dużo. Tak. I nie ma za to punktu. No, ja nie widzę. Tak, no to właśnie mówię, to jest ten drugi element, który jest taki no, napędzający grę w jakiś sposób, ale trochę łamiący tę konwencję tego klimatu. No i trzeci element, o którym chciałem powiedzieć, no to jest wykonanie, bo wykonanie tej gry i zarówno dodatku, jak i podstawki, no jest to na bardzo wysokim poziomie. To jest taki poziom mocny, kickstarterowy, czyli grube elementy, ciężkie kostki. Nota wycinana. Wycinana plansza, świetnej jakości karty, świetnej jakości kości, duży worek, co w naszym przypadku, znaczy w naszym chłopaku w przypadku jest bardzo... Losujemy kostki z woreczka i dłoń moja do tego woreczka się mieści. Tak, jest to spośród gier, z których się losuje kości z woreczka, to wreszcie to jest wygodne. Tak, nie mam wrażenia, że gdzieś wydłubuje coś z rogów. Tak, i tą ostatnią rzecz właśnie, którą chciałem, jeżeli chodzi o wykonanie, powiedzieć, to jest to, że kupując dodatek, zawsze mam takie poczucie, że okej, zawsze kupuję dodatek, to płacę za niego bardzo dużo i tam pewnie dostanę bardzo mało. A tu pamiętam, jak po otworzeniu pudełka, akurat wspólnie rozpakowaliśmy to pudełko, jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. Masz wrażenie, że dostałem drugą podstawkę. Tak, że dostałem drugą podstawkę, co też bardzo cieszy i bardzo uzasadnia tę cenę, bo często jest tak, że mam wrażenie, że jednak cena jest po dodatku mocno nieuzasadniona w stosunku do tego. No tak, no płacisz za dodatek kilkadziesiąt złotych i dostajesz kilkanaście kart. Tak, tak. A tutaj naprawdę jest grubo, więc patrząc tak z perspektywy tego, o czym jest gra, spoko. Jak się robi punkty, mniej spoko, wykonanie bardzo spoko, także klimat na spoko. No dobrze, to ja teraz chciałbym się skupić na samej podstawce. Dobrze. Jak wygląda gra? Gra wygląda w ten sposób, że załóżmy, że gramy sobie w trzy osoby. Zaczyna się runda, odkrywamy 5 kart, które będziemy mogli sobie kupić. 5 to zależnie od liczby graczy i zależnie od tego, no to czy... Założyłem, że gramy na 3 osoby. Tak, i odkładam jakieś karty, które można kupić. To, tak. Nie, odsłaniasz 4 bez dodatku. A tak, o nie, to także tyle nie wchodź w szczegóły. Dobrze, nie bez wchodzenia. Dobra, w każdym razie mamy rynek, z którego możemy kupować karty, a oprócz tego będziemy sobie draftować kości, których jest więcej niż graczy grających podczas rozgrywki. Wyciągamy na 3 graczy 4 kostki, rzucamy nimi, układamy je w kolejności. Im mniej oczek, tym jest bardziej po lewej. I im wezmę kostkę z mniejszą liczbą oczek, tym wcześniej będę wybierał kartę z rynku do kupienia. Czyli standardowo, z jednej strony patrzę sobie na to, jakie kolory kostek są, ile mają oczek, co jest mi potrzebne i jak bardzo zależy mi na tym, żeby kupować kartę z rynku wcześniej niż moi przeciwnicy. Tak jest. Mimo tego, że wcześniej mówiliśmy, że czasem trzeba trafić w jakieś dokładne wartości, to jednak wysokie kości są zasadniczo lepsze, ponieważ najwyżej punktowane są te cele atrybutowe, gdzie każą 17 albo 18 zdobyć. No tak, ale wysokie kości leżą też najpóźniej, jeżeli chodzi o tak, kupowanie. Tak, ale w sensie, że dlatego no, to właśnie, ma uzasadnienie. Takie, tutaj takie mocno to jest... Ja to bardzo lubię brać jedynki, bo można je zawsze odwrócić na szóstki i ja tak wierzę. Nie zawsze, tylko 3 razy. No. Maksymalnie. No dobra.
jakby chyba, że się potem wywraca coś tam, albo tak, się tak. zastosuje coś tam, albo się użyje, zdobędzie kartę, która coś tam... No. Więc tak naprawdę cała gra sprowadza się do tej serii rund, w której mamy dwie bardzo szybkie i bardzo proste decyzje. Którą kostkę wezmę, którą kartę kupię. Później wszystko, czego nie wzięliśmy. Trzy. Którą kostkę wezmę i gdzie ją położę. Gdzie ją położę, bo kładzenie kostek odpala takie małe efekty specjalne, typu właśnie obróć kostkę na drugą stronę, zamień dwie kostki miejscami. I trochę to ma klimatu tutaj jest, bo jak masz siłę, to siła jesteś tak silny, że możesz kostkę przełożyć na drugą stronę. Jak masz inteligencję, to możesz tam... sobie możesz przerzucić kostkę, to nie jest akurat akcja, którą... Nie, to masz szansę wpaść na pomysł. Wpaść na pomysł, jak to zrobić, nie? O, jestem silniejszy. A mądrość, pozwala manipulować charakterem. Tak, bo czasem opłaca się być złym. Być złym, nie? Tak, no, dobra. Więc tak, mamy te serię rund, w których mamy te trzy krótkie, szybkie decyzje, ale nie oczywiste. No i tak próbujemy sobie ciłać punkty. Karty, które kupuję, mogą być kilku rodzajów. Może to być bronie. Znaczy, rodzaje kart sprowadzają się do tego, że różne nakładają na nas różne ograniczenia. Mamy cechy. To są punktacje końcowe. Zmieniają nasz charakter, kiedy je kupujemy. Mamy umiejętności, które pozwalają nam odpalać pewne akcje w trakcie rundy, ale ich kosztem jest zmiana charakteru. Mamy broń, która daje nam jakieś bonusy, ale tutaj ograniczeniem jest to, że mamy dwie ręce i jeśli mamy włócznie, to na przykład już z kuszy sobie nie strzelimy i coś musimy poświęcić. I mamy pancerz, który jest po prostu zbieramy sety. Po prostu zbieraniem setów. No bo pancerz lepiej wygląda, jak chodzisz cały w pancerzu, a nie tylko masz... W jednym bucie. W jednym bucie, bo to jest niewygodne, tak? I w ten sposób będziemy sobie grać do momentu, aż zapełnimy naszą planszę postaci. Każdy będzie miał 18 kostek. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Każdy będzie miał 18 kostek, a później przechodzimy według algorytmu i sprawdzamy, czy zgadza mi się ułożenie tych kostek, czy zgadzają mi się sumy wartości tych kostek i tak dalej, i tak dalej. I tutaj na tym etapie gry klimat się już kończy. Podliczamy punkty. Uciułane, bo to bardzo ważne. Uciułane, ponieważ... Tu każdy punkt jest na wagę złota bardzo często. No właśnie. I tutaj tak siadając do tej gry, to gra się... Jest taka fajna łamigłówka, fajna rozkmina, ale z drugiej strony ten koniec gry był taki trochę pusty. Że w sensie niesatysfakcjonujący, bo niby dążymy, a później się okazuje, że windziarz wygrał punktem. Wydaje mi się, że to ma dwie przyczyny. Jedna to jest te małe różnice, a drugiej jeszcze zaraz powiem, ale na razie chciałem powiedzieć o tym, że w roleplayera można grać na dwa sposoby. Można grać na sposób nasz, tak jak my gramy w gry, czyli nie bardzo wpływamy nad swoimi działaniami poza draftem na siebie nawzajem, a ufamy, że każdy z nas umie liczyć, więc każdy sobie na swojej planszy robi swoje manipulacje, równocześnie nikt nie patrzy, czy odwrócił tę kostkę dobrze na drugą stronę, czy nie. I wtedy roleplayer jest całkiem sprawną grą. Bardzo sprawną. Można również grać w tę grę tak, jak się gra w takie gry, gdzie się wykonuje ruchy po kolei i ktoś robi ruch, reszta patrzy, jak on robi ruch, potem następny robi swój ruch, reszta patrzy, sprawdza i tak dalej. I wtedy ta gra może trwać na przykład 3 razy dłużej. Uczestniczyłem w obu rodzajach partii. Która fajniejsza? Krótsze są zasadniczo lepsze. Nie, no bo przy tych krótszych, no to praktycznie schodzi się go na 3 osoby do 40-45 minut i jest spoko. No w sumie grasz co, 11 ruchów rozgrywasz mniej więcej, tak? No to na początku ma 7 kostek minus 18. No, tak. 11 ruchów robisz, no na każdy ruch nie będzie 2-3 minuty, plus liczenie punktów to jakieś tam 5-7, plus jakieś śmianie się, dogryzanie sobie to tam 2,5 i wychodzi z tego 45 minut. I to się wiesz, czasami jest tak, że masz taką zwiechę, bo możesz, odpalasz tę zdolność, że możesz zamienić dwie kości. I ja dobrze, mógłbym zamienić tą z tą, a później będę tą podbijał o jeden, jeśli mi się uda, ale i tak dalej. Wiem, o co chodzi. Miałem zwierzę, który cały kolor podwyższyć do 6. No dobrze, ale faktycznie tak jak Ciunko powiedziałeś, grając w roleplayera, ten koniec może być taki... Znaczy nie, bo to jest gra, w którą bardzo fajnie się gra, a na koniec ona się po prostu kończy i ktoś wygrywa i nie wiem, brakuje mi jakiegoś takiego... Domknięcia na koniec. I tu jest to właśnie ta druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to co wam chyba mówiłem po tamtej partii, pierwszej naszej wspólnej, bo myśmy zagraliśmy w to osobno kiedyś tam dawno temu, a teraz wspólnie graliśmy. Teraz graliśmy wspólnie i po pierwszej partii miałem właśnie takie wrażenie, że ten taki... To takie beznamiętne i bezemocjonalne zakończenie
jest trochę skutkiem właśnie tego, że okej, skończyliśmy, teraz każdy liczy swoje punkty i na końcu mówię, dobra, to ja miałem 50, a ja miałem 48, o, to ja wygrałem. Chodzi o to, że w tej grze, dzięki tym różnym manipulacjom, odpalaniu zdolności, przekręcaniu kostek, czasami się robi bardzo fajne rzeczy i takie, że człowiek chciałby się nimi pochwalić, że popatrz, jak sprytnie zrobiłem. Albo na końcu, popatrzcie, zrobiłem i ten cel, i ten, i tutaj zrobiłem, i tak dalej. I z jednej strony chciałbym się pochwalić, patrzcie, patrzcie, jaki jestem fajny. Z drugiej strony, jakby każdy się chwalił i każdy patrzył na każdy ruch, no to właśnie ta gra trwa... Nieziemsko długo. Nieziemsko długo. I nie wiem jeszcze, które z tych rozwiązań jest gorsze, bo w obu widzę wady. I zastanawiałem się, bo miałem taki przebłysk, że to mi strasznie coś przypomina, że dokładnie to samo wrażenie miałem w innej grze i doszedłem do tego. Steampunk Rally. To jest dokładnie ten sam case. Zresztą też gra z kośćmi, z manipulacją kości i tak dalej. I to jest dokładnie ten sam case. Albo jest to gra niemiłosiernie długa, albo jest to gra, w której w ogóle nie patrzysz, w której ktoś robi jakieś niesamowite kombosy, przekręca, odpala, zdejmuje i tak dalej, ale wszystko to w piach, bo nikt tego nie widzi. Ale powiem ci też takiego, że gdybym jakbym zaczął kontrolować i zaczęlibyśmy grać tura po turze, krok po kroku, to jakby no to zmieniłoby tylko tyle, że co, żebym wiedział, że on zrobił to zgodnie z zasadami. Jakby gramy w takim gronie, że zakładamy, że wszyscy gramy zgodnie z zasadami, tak? Szczególnie, że w tej grze wcale nie ma jakichś tak bardzo dużych możliwości, żeby sobie zbudować jakiś silniczek i rozkminić, bo tam dokładasz kostkę... Silniczek nie, ale już na przykład mając umiejętności, już można robić pewne rzeczy i można czasami zrobić rzeczy sprytne. Tym podnoszę to, odpala mi się to, odkręcam i popatrz. I teraz zrobiłem 18 i 17 w jednym. No i to jest fajne. I zrobisz to raz w grze, ponieważ jeśli użyjesz wszystkich swoich umiejętności w jednej rundzie, to w następnej odblokowuje ci się z powrotem tylko jedna. Albo dojdziesz na charakter, na swoim charakterze postaci do ściany i nie będziesz mógł już ponosić kosztu korzystania z umiejętności. Ja wiem, o co ci chodzi, bo cały czas mam w głowie to słowo ciułanie, bo wykorzystując swoje zdolności, tak naprawdę robisz to w ten sposób, żeby bardzo często w roleplayerze masz taką sytuację, że zastanawiasz się, czy wziąć zrobić punkt czy dwa. Tak? I to jest takie, okej, dobra, to mi da punkt, to mi da dwa. I to bardzo często jest ogromna różnica na koniec gry, bo to, co powiedziałeś, Tyńku, czyli to, że w roleplayer, jeżeli gramy sensownie i logicznie, czyli draftujemy te kości logicznie, używamy zdolności swoich kostek, które umieszczamy tam w tych właśnie naszych cechach, mądrość, inteligencja i tak dalej, kondycja, to pewnie to zrealizujemy większość podstawowych celów. Bo to jest bardzo fajna właśnie taka łamigłówka dla każdego z graczy, jak to zrobić, żeby zrealizować te cele. Przeważnie wyścig jest tutaj w dwóch miejscach. Pierwszy to jest ten wyścig o to, że jest jakaś konkretnie karta, którą chcę nabyć i wtedy biorę gorszą kość, bo tę kartę mogę nabyć, tak? To jest pierwszy taki jakby wyścig. Drugi wyścig jest już o dodatku, to za chwileczkę o tym będziemy mówić. Tam możemy ścigać się albo o wiedzę, albo o ubijanie tych sługusów, tak? Tak się będą nazywały te maluszki. Więc ja powiem tak, ja zagrałem w roleplayera, dawno temu zagraliśmy w roleplayera, to było jeszcze, pamiętam, że graliśmy z Mateo na jego takiej kopii samoróbce, nie? To był jakiś print and play, który on zrobił jakiś tak bardzo ładnie i w ogóle. I wyglądało to faktycznie jak praktycznie finalna wersja gry. I ja wtedy się jakoś roleplayerem nie zakochałem, nie miałem takiego czegoś, wow, ale super. Ale podobnie miałem z Sagradą, więc jakby, bo te gry się będą porównywane, czyli to i Sagrada. Co jeszcze możemy tam porównać? Nie, no te dwie są w oczywisty sposób są praktycznie bliźniaczo podobne, jeżeli chodzi o sam pomysł na to, co robimy w grze. Bo nie, jeśli chodzi o zważoność. No nie. I miałem takie poczucie, że roleplayer oferuje mi więcej, bo oferował mi więcej. Obie te gry to są gry, w których mamy układamy kostki na planszy w tej przestrzeni i nie ma dużego rozwoju w trakcie tego, co robimy, tylko nasze opcje się zwężają i w końcu dochodzimy do pewnego momentu. Tylko, że produkuje, że jest tak jakby tego dookoła, tego głównego umieszczania jest dużo więcej. Oczywiście. Jest więcej możliwości manipulacji. Tak, ale ja jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo jak zacząłeś mówić o Sagradzie, to mi się przypomniało, że jest jeszcze jedna rzecz w roleplayerze, bo wiecie, kości i tych kości jest dużo i wyciągamy je z worka i trochę...
trochę jest tak. Akurat w tej partii, którą teraz graliśmy, chyba tak nie było. Ale trochę tak czasem jest, że tych kości w worku jest dużo i wcale wszystkich nie wyciągniemy z worka. No i bywa tak. Jest tu jedna z punktacji na koniec, to jest, że chcemy... Ja, dajmy na to, chcę zbierać kości czerwone, bo za każdą kość czerwoną dostaję punkt. A Windzia chce zbierać kości zielone. No i może być tak, że w toku gry zielone będą tak nie bardzo wychodzić, bo gdzieś tam zostaną na tak, dole worka i nic, że... nic tego nie zbalansuje. Tak. Szczególnie w naszych grach zawsze te różnice punktowe były plus minus tam 3, to czasami może być to właśnie te 5 wyciągniętych kości, albo nie wyciągniętych kości, które to zrobią. No i to jest taki właśnie w pewien sposób jakiś tam problem. Drugim problemem, który podstawka dla mnie miała, to było to, że czasami rynek był na tyle nieciekawy, nieinteresujący lub nie było mnie stać po prostu na to, żeby coś kupić z rynku i sprzedaje się kartę. Więc tak jak ty ciągle powiedziałeś, w rundzie robisz dwie decyzje. A, którą kość wziąć, B, którą kartę kupić. No, I zaskakująco często w samej podstawce nie masz kasy, żeby kupić kartę. Albo akurat wychodzą karty, które są nieprzypią, nie wypią, tak. Bo to są na przykład te cechy, czyli punktacje, które już widzisz, że dla nic ciebie nie dadzą. Że ich nie zrealizujesz. I to tak w podstawce trochę mnie denerwowało. I z tego też powodu, pamiętam jak staliśmy od stołu wtedy, jak graliśmy, stwierdziliśmy, okej. Okay, ciekawe. I to był chyba koniec naszej miłości, naszego roleplayowania. I pamiętam, że wtedy się pojawiła chyba właśnie ta kampania. Była zapowiedź. I stwierdziłem, że no dobra, roleplay jest okej, okay, nie powalił mi na kolana, ale też nie jest słabą grą. Jest po prostu bardzo okej. Okay. Ale mieć go nie musisz. Nie muszę go mieć, bo oprócz ładnego wykonania i świetnych kości, to spoko, no zagrałem te kilka partii, wystarczy. I koniec. Czyli co, szybkie podsumowanie. 0-1, roleplayer, sama podstawka. No dla mnie 0, dlatego że nie kupiłem go. No dla mnie to też niestety jest, to jest ciekawa gra, w którą nie zagrałem po tej swojej pierwszej partii, to też było 0 takie. No ja właśnie podstawkę kupiłem, bo może dlatego, że z wami wtedy nie zagrałem i nie zochydziliście. Ale nie, to nie było tak, że myśmy stali z tej gry na zasadzie takiej okej. Okay. Nie straciliśmy czasu. Znaczy, to było na zasadzie, że nie straciliśmy czasu, ale też nie mieliśmy tego efektu wow. Wiesz o co chodzi, nie? Ja podstawkę kupiłem tak jakby już po tym, jak wyście grali i wydaje mi się, że nawet bez dodatku dałbym jej jeden, aczkolwiek mam co do niej pewne obiekcje, wśród których długość mojej pierwszej partii była jedną z większych. Bo to aż tak mówisz o tym, jakby to trwało 2-3 godziny przynajmniej. Tak. Okej. Okay. Z kim ty grałeś? Właśnie tak. Z ludźmi, którzy grają dwa razy wolniej godziny od was. Okay. Ale tak jakby ta gra wolniej od ciebie, jest fajna, ale ona nie zasługuje na 3-godzinną partię zdecydowanie. Nie, ale ona jest spoko na godzinę, jest spoko, no. Tak. Zresztą, także ja co dzisiaj powiedziałem po partii? Myślę, że dałbym jej jeden. Co dzisiaj ostatnio powiedziałem po partii? Ostatnie dwie partie skończyliśmy na tym, że zaproponowałem chłopakom, zagrajmy jeszcze raz, bo nie chcę się tego składać, bo było tak szybko, że zagrajmy jeszcze raz. I co by powiedzieli? Nie, składajmy. My tu nie przychodzimy grać dla przyjemności. Ja rozumiem, ale ja chciałem, no dobra. No. No i właśnie pojawił się w naszym zasięgu dodatek Potwory i Sługusy, którym wprowadzić miał... Bo ktoś pomyślał, ej, jak już stworzyliśmy tę postać, to może niech ona walczy z czymś. No spoko, I to była idea tego dodatku, że okej, okay, to jak już mamy tę postać, to niech ona pójdzie walczyć z tym wielkim potworem. I od początku wiemy, z jakim potworem będziemy walczyć. Tak, tam stoi i czeka na nas. I dyszy. Tak. Od razu powiem na początek, tak jakby rozwieję pewne... Bo być może komuś przyjdzie do głowy, że nie wiem, dorobiono w ten sposób drugą połowę gry, w której jest jakaś mechanika walki i tak dalej. W sensie, że dorobiono coś, drugą połowę gry, która dzieje się po stworzeniu postaci. To nie jest do końca tak. To znaczy, teoretycznie jest to tak, ale praktycznie jest to po prostu dodatkowa punktacja, która dochodzi na koniec gry. Wydaje, że potwory z głosem robią dwie rzeczy. Tak, ale ja na razie mówię o tym, że stworzyliśmy postać i teraz pójdziemy nią walczyć. Żeby ktoś tak jakby nie pomyślał sobie, a teraz dorobili do tego, nie wiem, małego dungeon crawlera na końcu, albo przynajmniej coś, co ma jakąś rozwiniętą... Dali sens życiu tym orkom, człowiekom, elfom. Tak, dali to domknięcie. Tylko, że zauważcie to, że na końcu z tym potworem nie walczy się tak naprawdę tą postacią, którą mamy. To, że ona ma 18 siły albo 2 siły, to, że ma zrealizowane albo niezrealizowane... No, tak, ale to nie porównujesz się po swoich statystyk, tylko znowu jakieś tam ułożenie kości albo coś innego. To akurat nie pasuje, że
czyha smok, ja będę z nim walczył, a to jak silny, znaczy inaczej, jak potencjalnie silny będzie, będzie wynikało z tego, jaką postać sobie zrobiłem. A podczas gry poznajesz to, jaką postać masz trochę robić. Tak. No i dobrze, druga rzecz, którą... Czyli mówiąc krótko, idziesz na Niemców i wiesz, jakim czołgiem jechać, nie? Bo wiesz, że będzie błoto i nie jedziesz, kurde, rowerem, nie? Chociaż to nie front wschodni. No było to, tam w każdym razie druga rzecz i być może ta ważniejsza, którą wprowadza dodatek, to jest właśnie to, co się dzieje podczas podstawowej rozgrywki, czyli jako alternatywa dla kupowania czegoś z rynku. Znaczy tam w ogóle wprowadzane są nowe kości. Powiedzmy tak, że to jest dodatek, który oprócz tego, że wprowadza pewne nowe rozwiązania, wprowadza też dużo tego samego. Drugie tyle tych ras, drugie tyle profesji, drugie tyle charakterów. Innymi słowy, wprowadza kupę elementów, które w gruncie rzeczy działają tak samo, ale matematycznie wpływają na regrywalność, ponieważ mamy inne charaktery, które punktują trochę inaczej. Mamy nowe klasy z nowymi zdolnościami i nowymi celami. Mamy nowych gości, którymi możemy się stać. Ale z drugiej strony rasa twojego gościa to sprowadza się tylko do tego, że masz pewne modyfikatory na sztywno wprowadzone do swoich zdolności. Spoko, każdy z nas robi różnorodność. Tak, i to jest tak? Coś, co nie ma wielkiego znaczenia. Znudziło się grać człowiekiem, nagle dostajesz... Aczkolwiek tutaj ja bym obstawał, że w tego typu grze, gdzie te rzeczy są takie stosunkowo abstrakcyjne i to nie są rzeczy typu zdolność specjalne, bo to, że wchodzą klasy, które wprowadzają nowe zdolności specjalne, to jest takie fair rozwinięcie, jak najbardziej, trochę inaczej się gra. To, że wchodzą te nowe, tu ma +2 do siły, a tu ma +2 do zręczności, to jest bez znaczenia. To nie ma znaczenia. W sensie jest to urozmaicenie, ale jest to urozmaicenie bardziej klimatyczne niż urozmaicenie, które w jakikolwiek sposób zmieni przebieg rozgrywki. Ale tak fajnie, że jest. Tak samo nowe charaktery. Zmieniają praktycznie nic, ale fajnie, że są. Ale oczywiście, chodzi mi o to, że gdyby w dodatku były tylko nowe klasy, nowe charaktery i tak dalej, to stwierdziłbym, co to naprawdę zmienia? Naciąganie kasy, tak. No ale mamy trzy nowe rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze tak, mamy nowe kostki, nowy rodzaj kostki, który też jest K6, ale... K19. Jest K6, ale od 3 do 8. Jest to tak. K6 +2. Tak. O tak. I to jest kostka, która ma nowy kolor, więc kombuje się z kartami, które są w tym dodatku, które się do niej odnoszą. I właśnie mamy nowe karty, które wtasowujemy do talii rynku i które kombują się z mechanikami wprowadzonymi tutaj, takimi na przykład jak punkty doświadczenia, które są równoległą do monet walutą, za które możemy kupować sobie akcje lub kości w walce. Tak. No i właśnie, mamy te potwory, z którymi... I sumusy. Z jednego dużego potwora, z którym walczymy na końcu gry i dużo małych sługusów, z którymi walczymy w ciągu. Jakichś małych, one są po prostu troszeczkę... No karta jest mniejsza zdecydowanie. Łatwiej ubić, no. No. I teraz tak, w momencie... I czy gramy tak samo? Ale teraz, w momencie, kiedy przychodzi na mnie kolej, żeby kupić kartę z rynku, to zamiast iść na rynek, mogę sobie pójść i powalczyć z tym potworem. A potwór nam daje walutę, to jest raz, jak wygram. Daje nam punkty doświadczenia. Hajs. Można dawać dodatkowe rany jakieś, które nam później będą robiły kuku. Mogą nadawać koronę, która nam później pomoże. Ale najważniejsze, pozwala nam podglądać, jak trzeba się przygotowywać do tego, ponieważ każdy duży potwór jest opisany trzema na początku gry ukrytymi cechami, czyli jaką pułapkę ma zostawioną na nas, jak będzie nas atakował i jaką ma kryjówkę. I paradoksalnie, i moim zdaniem troszkę, nie wiem czy nie klimatycznie, ale trzeba to naciągnąć trochę klimat, te rzeczy nie zrobią nam krzywdy, jeżeli ich nie poznamy. Tylko ale dobrze, przyniosą nam korzyści, jeżeli ich nie poznamy. Tak. Jeżeli będziemy wiedzieli, że smok dzieje ogniem, to będziemy z nim lepiej walczyć. Ale jeżeli tego nie będziemy wiedzieli, to po prostu. Może przypadkowo będziemy dobrze z nim walczyć, ale możemy się do tego ziania ogniem przygotować. I walka zarówno z dużym potworem, jak i z małymi sługusami polega na tym, że każdy potwór jest opisany jakąś cechą, która pokazuje... Iloma kostkami będę mógł rzucać w na trakcie przykład, walki? U niektórych tę liczbę kości określa ile mamy kostek siły, ale u niektórych może na przykład ilu zwojów użyliśmy podczas rozgrywki do tej pory. Albo ile mamy cech tych umiejętności na przykład. A zwój to nowy typ karty, którą kupuję, odpalam zdolność raz i tyle.
Także tam są kryteria, są najrozmaitsze, w zasadzie dotykające chyba każdego aspektu podstawki i niepodstawki. I to jest bardzo fajne, bo to trochę ratuje ten problem słabego rynku, z którego absolutnie nic nie chce. Tylko... Wprowadza też taką pewną. Bo jak rzucasz tymi kostkami, to jednak jest trochę... No to jest takie standardowe role tourism. I tam mamy taką minigierkę, bo mogę za doświadczenie mogę dokupić dodatkową kostkę, za doświadczenie mogę przerzucić kostkę i tak jakby można tam troszkę pokombinować. Zdecydowanie najważniejszą rzeczą z tym związaną jest to, że za doświadczenie mogę używać zdolności ze swojej planszy gracza, tak jakbym położył kostkę w konkretnym miejscu. Tak jak nie w podstawce. Jest tak, że użyłem zdolności, położyłem tam 3 kostki, użyłem zdolności 3 razy i już nigdy nie mam szans. Jeśli będę dobrze bił potwory i zdobywał doświadczenie, to będę mógł z tych zdolności korzystać wcześniej. Częściej. I to jest game changer. Mhm. Tak, to, no, znowu, to jest coś, z czego skorzystam raz albo dwa razy w grze. Ale jeżeli pozwoli mi 2 cele atrybutów zrobić dzięki temu... No to to jest po prostu fajne. Mhm. Tak. No zgodzę się tutaj z wszystkim, bo dodanie tego dodatku i dwóch rzeczy zrobienie tak naprawdę. Pierwszego, czyli generatora punktów, bo potwór generuje punkty i to są punkty znaczne, jeżeli chodzi o całość rozgrywki. Nawet 8. To jest dużo i to jest coś, o co warto grać. Dzięki czemu poznawanie tej kryjówki, pułapki oraz ataku w jakiś sposób też daje nam kolejne jakby uciskanie nas na zasadzie musisz to mieć, bo jak tego nie będziesz miał, to będzie ci trudno z tym potworem, tak? Plus chyba to, co mnie najbardziej bolało w podstawce, czyli bolało mnie to, że karty mogą być nudne, nieciekawe lub nieinteresujące mnie. Mam teraz coś, co sprawi mi przyjemność, czyli rzucę sobie kostkami, ubiję jakiegoś pająka, pająk mi przyniesie złoto i 2 kostki doświadczenia i mam poczucie, że z tych 2 czynności, które robię, czyli draftu i umieszczenia kostki oraz zakupu, mam w końcu co robić w tej części zakupu, jeżeli oczywiście nie mam co sobie kupić. I wszystko to byłoby bardzo fajne, gdyby nie... Znaczy, to wszystko jest bardzo fajne, ale jest tu jeden zgrzyt, który przynajmniej nam wychodził. Może mieliśmy niefortunny dociąg. Chodzi o te karty kryjówki, ataku i tak dalej. Mam wrażenie, że one nie realizują swojego potencjału. Każdy potwór ma 3 karty tego, tego i tego, więc de facto wybieramy... I te karty są tak jakby konkretnie dla tego potwora. Tak. Każdy potwór ma swoją talię tych kart. I wśród tych kart są karty fajne i są karty nudne. I te karty fajne są fajne na przykład, bo ci mówią, że musisz mieć coś nagradzają tego, tak? Tego, który ma czegoś najwięcej ze wszystkich lub graczy najmniej. Przy stole. Albo najmniej. Na przykład jest tak, no, tego typu. Są czasami takie kryteria, które raz, że trzeba na nich pokombinować. 2, że tak jakby dodają dodatkowy aspekt rywalizacji. Natomiast sporo jest takich kryteriów, które po prostu robią nic ciekawego. Ej, jeśli masz 3 czerwone kostki, dodaj kostkę do walki. I ani ta kostka do walki to jest jakiś wielki make or break, ani to zbieranie tych kostek, w sumie czasami one po prostu nie wyjdą z worka. I jakoś tak trafialiśmy, że więcej było do tej pory tych celów mało ciekawych niż ciekawych, ale jakby są różne potwory, są różne talie, tego jest sporo. Natomiast mam wrażenie, że gdyby wszystkie były ciekawe, to by dodawało dużo ciekawszy... No tak, ale wiesz, ale z drugiej strony patrzę na to, że to one były, bo jeżeli z 2, z 3, 2 trafiają nam się, że nie wiem, posiadaj zielone kostki i jak będziesz miał zielony kostek 3, dostaniesz kostkę więcej, jak będziesz miał za każdą kolejną, dostaniesz jakąś tam kostkę, to jest smutne. Natomiast gdybyśmy mieli też tak, że wszystkiego masz mieć najwięcej, czy coś tam, to też mógł powiedzieć, okej, to jest tak zrobione, że ciunek ma najwięcej tego, ja mam najwięcej tego, ty masz najwięcej tego, każdy zrezwał jedno i tylko tyle z tego mamy. To wiesz, ciężko stwierdzić. Tak, chodzi mi też o to, że swing jednej kostki to jest trochę mało. Swing 3 to już jest coś, dlaczego warto inwestować w poznanie tych rzeczy. No tak, ale znowu, patrząc na to, że tutaj jedno oczko więcej może zrobić ci 2 punkty. Po tej pierwszej partii, którą graliśmy, miałem wrażenie, że nie wiem, po co poznawałem. Tak. No. Wychodziło to, że tam nam wtedy wyszły 2 karty na czerwone kości, a czerwone kości w ogóle nie wychodziły z woreczka. Więc tak naprawdę, czy ktoś poznał te karty, czy nie poznał, to nic nie zmieniło.
Okej, okay. Ja tego bym tak nie demonizował jak ty. Ja tego nie demonizuję, ja mówię, że jest to wada, która... Ale to jest losowe, jak możesz to zrobić tak, że możesz po prostu przed losowaniem te trzy karty wyrzucić. A co to nie jest losowe? Okej, okay, ale... A to ci przeszkadza, tak? Nie przeszkadza ci na przykład, że może wyjść 5 pancerza w zakupach. To teraz ja się wcinam, ponieważ podstawka miała kilka problemów, które nas troszeczkę uwierały i dodatek tak jakby skupił się na tym, żeby dodać piątego gracza do rozgrywki, co jest aberracją i nie powinno się tego robić, bo to wydłuża strasznie grę i niczego nie zyskujemy. Ale to do elementy dla piątego gracza, więc do tego woreczka, z którego losujemy kostki, dorzucamy drugi woreczek kostek i do talii kart rynku wtasowujemy całą masę nowych kart. No masę, to faktycznie. I teraz tak, gramy sobie na 3 osoby i z talii rynku wyrzucamy tam po 26 kart wyrzucamy z talii 28. rynku. Dużo. A z woreczka nie wyciągamy nic. Więc... Jak w Sagradzie. Więc scenariusz, w którym ja gram sobie barbarzyńcą, który dostaje punkty za czerwone kostki i przez całą grę nie widzę tylko jedną czerwoną kostkę, no jest zaskakująco prawdopodobne. I bijemy się ze smokiem, który chce mieć czerwone kostki. Tak. To już w ogóle jest wspaniałe. Ale coś tutaj ewidentnie nie zagrało. Nie, no żartuję. No tak, nie może być barbarzyńcy. Ja żartuję teraz. Dobrze, no więc... To był problem jakiejś tam podstawki, który został spotęgowany w dodatku i to nie mieści mi się w głowie, bo to jest coś, co potrafi naprawić jedna linijka tekstu w instrukcji. Znaczy wiesz, niektóre rzeczy może naprawić, niektórych nie może naprawić, bo na przykład to, że właśnie zbieramy zestawy pancerza i zakładam, że w podstawce, bo ten zestaw pancerza się nie rozszerzył, o ile wiem. I o ile w podstawce zakładam, że jest jakoś tam policzone, że ileś procent talii to są karty pancerza. No teraz jak nawrzucaliśmy tu dużo więcej kart i losowo odrzuciliśmy ich część, no to ten pancerz albo jest, albo go nie ma, albo jest jeden jego kawałek, albo pięć. To powoduje, że bardziej ten punkt jest jeszcze bardziej cenny niż podstawce. Każdy punkt jest bardziej cenny. Tak, tylko że wiesz, chodzi o to też, że właśnie jak masz te cztery kawałki pancerza i to, czy zdobędziesz piąty, czy nie, to jest w zasadzie, czy wygrywasz, czy przegrywasz grę, bo to są takie skoki, a on będzie albo nie będzie. Zgodzę się. Zupełnie olewam te rzeczy. Zdecydowanie dodatek poprawił mi radość z tej gry. Nie, bo słuchaj, to są problemy, ale ja nie zagram w tę grę już nigdy więcej bez dodatku. Ja od razu przejdę do podsumowania już, bo zacząłem podsumowywać. Dodatek naprawdę naprawia wiele rzeczy. Wprowadza losowość, ale bawi mnie ten dodatek, bawi mnie te potwory, bawi mnie to, że tam coś ubije, bawi mnie to, że chcę mieć 3 na inteligencji, bo jak za każdą inteligencję dostanę kostkę, to będę super, ekstra, świetny i tak dalej. Rozwiązywanie zagadki potwora jest śmieszne, ten kap jest śmieszny, bo chcesz, a z tym czasami nie chcesz. Znaczy kap w stylu, czyli kryjówka, atak, łapa. Tak. To ostatnio, prawda, wyście widzieli dwie, ja nie widziałem trzeciej i ta trzecia mnie zasmuciła strasznie, bo trzeba mieć coś tam, czegoś najwięcej. Natomiast mnie to na tyle zaczęło bawić, że rozważam zakup takiego kompletu, ale tak jak powiedziałeś Tycioniku, kompletu. Nie, podstawka jest ok i tylko tyle, natomiast gra role player, czy tam gdzie jest dużo rolowania i rzucania kostkami, z dodatkiem potwory i sługusy jest naprawdę spoko i bawi mnie bardzo. Szkoda, że ona się tak długo rozkłada. To jest mój chyba jedyny mankament, że czego trzeba wyjąć dużo, potasować, przygotować itd., itd. Natomiast granie jest bardzo przyjemne, to kombinowanie jest bardzo przyjemne. Przegrywam, smuci mnie to, że punktem czy tam dwoma punktami, ale daję temu jedynkę, bo mnie to się podoba po prostu. No, skoro ja dawałem już podstawce jedynkę, to podstawce z dodatkiem, który robi dobre rzeczy, pewnie zdam taką większą trochę jedynkę. Ja nie mam aż takiego odczucia skoku jakości, to znaczy bardziej na sucho widzę, co to naprawiło, czyli właśnie problem pustego rynku przede wszystkim. Bardziej doceniam, że to dodało jeszcze trochę nowego i tego jest teraz dużo, jest ciężkie, niż mam wewnętrzne odczucie, że nie wiem, z gry przeciętnej stała się dobrą, czy coś takiego. Natomiast dodatek jest zdecydowanie ok. Podstawka też jest ok, z dodatkiem jest bardziej ok, podoba mi się ta gra.
Jak mimo wszystko chyba jednak w dylemacie, czy grać 3 godziny, czy nie patrzeć, co robią inni, chyba jednak tą bardziej satysfakcjonującą opcją jest nie patrzeć, co robią inni. No i jedynka. Dobra rzecz. Sagrada dla gamerów. No. Ja już podsumowałem, że bez dodatku nigdy więcej w to nie zagram. Ale to nie jest jednoznaczne z tym, że och, teraz mi się tak podoba strasznie. Nie, to jest tak, jest okej gra. To jest takie uczciwe jeden, ale bez szaleństw jeszcze. No dobrze, czyli zaczekamy na, jak to się nazywa, na kolejny? Fiends and Familiars. Dobrze, to jak będzie tamten, to pewnie tamten może spowoduje, że to będzie jakaś hura optymistyczna. Nie patrzyłem w ogóle. Nie, no dla mnie roleplayer jest spoko, naprawdę zyskał bardzo. To dalej jest, on dalej będzie miał swoje problemy, ale wydaje mi się, że każda gra tego typu będzie miała swoje problemy. Każda gra, w której coś się ciągnie z worka, coś się rzuca, coś się draftuje. No niestety, tak to będzie wyglądało. Ale z tym dodatkiem polecamy i polecamy go gdzieś tam dorywać, bo z tego, co ja się dowiedziałem, to nie jest jakoś strasznie wielkie tłoki na druki tego, żeby nie wiadomo, ile tego było. A warto mieć po polsku, bo tego jest, tam jest dużo po polsku rzeczy na kartach i nie każdy sobie da radę, jeżeli po angielsku nie operuje, bo to też specyficzne dosyć jest nazewnictwo w tej grze. Tak, tak. No, czytanie za każdym razem z trudem kart rynku, które bez przerwy wyskakują nowe, będzie znowu szło w 60 stronę długiej strony. Trochę smutno. Dobra, to tyle od nas. Mówili dla was Cioniak, Ink i Windziarz. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.